Dzień Pracownika Socjalnego to dzień szczególny i wyjątkowy, obchodzony nieprzerwalnie od 1990 roku. Jednak w tym roku przyszło nam wszystkim stawiać czoła pandemii koronawirusa i po raz pierwszy działać w tak szczególnych, ekstremalnych warunkach. Pomagacie Państwo w trudnych sytuacjach osobom niesamodzielnym, ale często, zwłaszcza w przypadku osób starszych, jesteście ich ostoją, a czasem jedyną nadzieją. Dostarczacie potrzebującym nie tylko chleba, ale też wiarę w drugiego człowieka. Podążając do potrzebujących, dla innych jesteście jednym z wielu mijanych przechodni, ale dla czekających na Was symbolem nadziei. To Was opisują słowa świętego Leona: Weźmy z naszego stołu coś, co może pomóc ubogim. Dając radość innym, sami ją w zamian otrzymujemy. Każdego dnia, pochylając się nad drugim człowiekiem wraz z jego problemami, słabościami i zwątpieniem, oferujecie nie tylko pomoc materialną, ale także przywracacie mu godność, wiarę w siebie i wiarę w drugiego człowieka. Znaleźliście się na pierwszej linii frontu walki z pandemią. I podobnie jak inne służby. Wykonujecie swoje obowiązki z pasją i poświęceniem. Dlatego dziś z okazji Waszego święta składam Wam, moi drodzy, najwyższe wyrazy szacunku i uznania. Składam je wszystkim pracownikom służb społecznych, włączając to wspierających Was w służbie wolontariuszy i społeczników, którzy również w trudnych chwilach wraz z Wami pospieszyli z pomocą potrzebującym. Życzę serdecznie wszystkim Państwu zdrowia, sił do codziennej, niełatwej pracy, ale także wytrwałości, optymizmu i niesłabnącego przekonania o słuszności obranej przez Was drogi życiowej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.